Panie Naku, prosiłem o widzenie z Panem. Chciał Panu podziękować. Oczywiście wypadłoby grzecznie, gdybym się Panu przedstawił, ale nie sądzę, aby moje... Piotr Lamas. Prawda? W kancelarii podali Panu moje nazwisko. Tak. I nic Panu ono nie mówi? Kto na to przysłał? Nie mam rodziny, nie mam przyjaciół. Należę do Towarzystwa Opieki nad Więźniami. Mogłem się tego domyślić. Posiada Pan nadmiar hartu moralnego, co? I może Pan nim raczyć dwa razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu robi się Pan na wzniosłego, a w usta wkłada Pan parę morałów dla recydywistów, co? No, do dzisiejszej wizyty przygotowywałem się około 2 lat. Dokładnie od 12 czerwca. Od chwili, kiedy opuszczałem gmach sądu. Co Pan chce przez to powiedzieć? Byłem pewien, że Pana to zainteresuje. Od dnia skazania Pana tak owładnęło to mną jak powołanie. Myślę, że mnie Pan zrozumie. Poprzysiągłem sobie wtedy, że Pana odwiedzę, ale później, kiedy Pana sprawa trochę przycichnie. Pracuję w piekarni, Panie Wenako. W ciągu dnia mam dużo wolnego czasu. Zapisałem się więc do Towarzystwa Opieki nad Więźniami. A poza tym jest jeszcze coś... Nie rozumiem. Piekarz, Panie Wenako, to zawód nietypowy. Ja na przykład każdej nocy kładę się spać około 2 nad ranem. Druga, pół do trzeciej. Tej nocy, kiedy Dorian został zamordowany, około 2:30 nad ranem przychodziłem koło jego domu. Nieco później koło pańskiego domu. Zbieg okoliczności. Pan sobie przypomni, na progu pańskiego domu jakiś facet poprosił Pana o ogień. Niewysokiego wzrostu, źle ogolony. Miał podkrążone oczy, siwe skronie, na głowie beret. Poznaje mnie Pan? Znacznie starszy. Kiedy po nocy wychodzi się z piekarni, wygląda się o wiele starzej. Po pierwsze zmęczenie, a po drugie mąka.
reszta. To pan. To był pan. Mam pana. I siedział pan na sali. I nie pisał pan ani słowa. I tak niewiele by to zmieniło. Już wszystko. To by świadczyło, że w chwili, kiedy Dorian został zamordowany, ja stałem przed drzwiami swego domu w odległości 1 kilometra. 1,5 kilometra. Sam pan... Według planu Paryża. Sam pan widzi. Ale panu powiedzieć, że taką odległość niektórzy pokonują w przeciągu 14 minut pieszo. Żeby się z tego wygrzebać, żeby pozyskać przychylność sędziów, potrzeba panu coś więcej niż moje zeznanie. Łajdak. Ścierwoty. Uważam, że każdy z nas powinien wykazać trochę dobrej woli. Ja chętnie panu pomogę, Venaco, ale proszę nie zapominać, że ja jestem wolny. A pan został skazany na 20 lat. Ja mogę stąd wyjść i nigdy nie wrócić. Ale będziesz musiał zeznawać. Wiem, jak się nazywasz. To nowa okoliczność i proces zostanie wznowiony. Ale o tym, co powiem, ja decyduję. Ja przemyślałem naszą sprawę wszechstronnie. Naszą sprawę? To dobre. Przez wiele, wiele tygodni kombinowałem. Kombinowałem, jak się z tego wykaraskać. Wyłaniał mi się ten facet w berecie. Ale teraz mam cię w ręku, na mast. Jest odwrotnie, Venaco. Co? Proszę, niech pan krzyczy. Wezwie swego adwokata, całą sprawę zacznie od początku, proszę bardzo. Wszystkie chwyty są dozwolone. Ale upewniam pana, że ja wszystko przewidziałem. Co pan powie swojemu obrońcy? Jak to powiem? Odlazł mojego świadka. Człowieka w berecie, nazywa się Piotr Lamastre. A ja powiem... Panie Cenasie, należy do znanego panu towarzystwa opieki nad więźniami. Zdobyć zaufanie tych, którym pragnie się dać odrobinę ludzkiego ciepła, to podstawowy warunek naszego posłannictwa. Venaco, panie mecenasie, to typ samotnika, dzikus. Niemniej stanowi bardzo interesujący przypadek. Aby go obłaskawić, rozmawiałem z nim o jego procesie. Znam ten proces na pamięć. Zawsze w podobny sposób zbliżam się do więźniów, zaczynam od ich procesów. Wszyscy oni są niewinnie skazani. Udaję, że im wierzę. Podobnie postąpiłem w stosunku do pana Venaco, mecenasie. Jego czułym punktem był ten świadek w berecie. Rozmawialiśmy tak, jak gdybym go znał. A wszystko po to, aby wywiązała się między nami nieodzowna nić zaufania. Aż tu nagle ponosi go wyobraźnia, wmówił sobie, że to ja jestem tym człowiekiem, chociaż przez cały czas trwania procesu twierdził, że ten człowiek miał około 50 lat. Nie rozumiem, o co panu chodzi. Co ja panu zrobiłem? Muszę już pana pożegnać. Nie, błagam. Nie, musi mi pan wyjaśnić. Żegnam pana. Ale wróci pan. Niech pan przyjmie, że pan tu wróci. W przyszłym tygodniu. Lubi pan pomarańcze? Dobrze. Przyniosę pan. Chciałbym panu jeszcze zwrócić uwagę na pewien drobiazg. Gdyby panu przyszła do głowy chęć powiadomić kogokolwiek o treści naszych rozmów, na przykład policję, to proszę zapamiętać, że nie zawaham się powiedzieć paru brzydkich rzeczy na temat młodej, znanej panu, bliskiej osoby. Katarzyna. Tak, Katarzyna. Niech pan będzie rozsądny, a dojdzie do porozumienia. Pan będzie wolny, a śliczna Katarzyna będzie na pana czekać przed bramą więzienia. W przeciwnym razie...
Zastanowiłem się, Lamastre. Sądzę, że dojdziemy do porozumienia. Byłem tego pewien. Ale pod innym warunkiem. A to dobre, pan stawia warunki. Tak pan... jest i to nie jeden. No znów się pan stał sobą, jednak ostatnio przykro było na pana patrzeć. Dobra. W mojej sytuacji może pan liczyć tylko na jedno, na forsę. Dużo forsy. W porządku, ile? Wszystko. Co to znaczy wszystko? To nic nie znaczy, niech pan wymieni sumę. Według prasy skok przyniósł wam 500 000 nowych franków. 100 000 ani franka więcej. 100 000? Co? Wyjdź mnie stąd, a ja ci odpalam 100 000. Mój drogi, no kompletnie się nie rozumiemy. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby sobie pohandlować. Ty nie rozumiesz, 100 000 to jest 100 000. Ja zaryzykowałem własną skórę, wolność. A czemu jeszcze nie honor, co? Kiedy rąbnął pan w łeb konwojenta przewożącego pieniądze dla papierni Lisak, nie powiedział pan sobie 100 000, 100 000? Chwileczkę, zaraz. Niech pan zrozumie, do ciężkiej cholery. Ja muszę mieć forsę. Będzie mi potrzebna, kiedy stąd wyjdę. Pieniądze potrzebne są wszystkim i wszędzie. Ale powiedział pan coś bardzo interesującego. Kiedy stąd wyjdę? No, nie obiera pan ku temu najwłaściwszej drogi. Ty bydla. Trochę logiki. Jestem w posiadaniu przepustki, która otworzy panu bramę i sprzedaję ją panu. 500 000, proste? Jak pan widzi, nie proszę o czek, tylko o wskazanie mi miejsca ukrycia gotówki. Nie. No, 100 000. No, pan chyba żartuje, no przecież z taką sumą daleko się nie zajedzie, a ja mam wrażenie, że im dalej się znajdę, kiedy pan opuści więzienie, tym dla mnie lepiej, co? Mylę się? Dopadnę cię. Dopadnę cię, kiedy obaj znajdziemy się po tamtej stronie. To się tylko tak mówi. Może się podzielić. Podzielimy się. Pół. Czy pan jest przy zdrowych zmysłach? Wszystko. To znaczy obie połowy. No, a powiedzmy się zgodzę i co będzie? A chce pan wiedzieć z grubsza czy ze szczegółami? Z grubsza. To proste. Cholera jasna. Zapomniałem. O czym? Oj, ja zapomniałem o pomarańczy. Płacisz mi za to hurtem, Lamas. No nie będzie się przecież pan boczył z powodu głupich pomarańczy. O tej porze roku nie są zbyt smaczne, mają grubą skórkę, są kwaśne. Zaraz. Oj, zaraz. O czym to mówiliśmy? Aha. Pan mi wskazuje miejsce ukrycia gotówki. Ja go zabezpieczam, po czym wysyłam list do generalnego prokuratora. W niecały miesiąc później jest pan wolny. Dobra. Najpierw list. Z potwierdzenia odbioru. Pokażesz mi kwit, a ja ci wskażę kryjówkę. Nie. Nie ma głupich. Najpierw pieniądze. Dobra, i wykiwasz mnie, co? Ty dasz nogę, ja będę odsiadywał swoje 20 lat. Podstawą handlu jest zaufanie. Tak jest. Ja nie mam zaufania. A posiadam czystą kartotekę i należę do humanitarnego towarzystwa. Czego panu więcej trzeba? Świadectwa moralności, listów gwarancyjnych? Zapomina pan, że to ja pertraktuję z kryminalistą! Wynoś się stąd! Wynoś się z ciała! Ten facet to karabin! Wie, że jestem niewinny. Chcę się widzieć z moim adwokatem. Ja na to ochoni! Ten facet to łobuz, gruj! Wykorzystuję sytuację, ale niech ja stąd wyjdę. Niech ja stąd wyjdę za 10 lat, za 20 lat. W każdym razie ten tydzień spędzisz w karcerze. Żadnych spacerów, żadnego kina. To z pewnością moja wina. Jego wina. Łachudra, świętoszek. Coś musiało go zdenerwować. Czasami wystarczy jedno słowo wypowiedziane niebacznie. Umieszczę ten fakt w raporcie. Nie ujdzie mu to na słupo. Fakt. Podaj mu ten fakt, Lamastre. Tak. Powiedz mu. Powiedz mu. Tak to... Dlatego, że zapomniałem o pomarańczach. Zabierz tego awanturnika. Ja z okazem! Będziesz miał nauczkę. Chwileczkę. Panie Venaco, a może pan chce, żeby coś przekazać Katarzynie? Chętnie spełnię pańską prośbę. Nie mam do pana żalu. Katarzyna. Dlaczego ona do mnie nie pisze, co? Dlaczego mnie nie odwiedza? Jak to? To pan nic nie wie?
Niech pan od nas zostawią jeszcze na chwilę. Bardzo proszę. To ma dobre serce. Bardzo proszę. Widział pan. Co robi? Kapcie. Co takiego? Kapcie, bambosze. To, co się zwykle robi w więzieniu La Roquette. Katarzyna. Za co? Przysięgam, ona o niczym nie wiedziała. Dla niej byłem zawsze solidnym chłopcem. Bardzo solidnym. 20-letnia dziewczyna w La Roquette. Nie. Nie, cholera, to jest niemożliwe. W czasie procesu wystąpiła jako świadek obrony. Zawierzyła w moją niewinność. No, wiedziała, że miałem niezbyt chlubną młodość. Błagam pan. Niech pan nie niszczy wszystkiego. Niech pan chociaż to zrozumie. Solidny facet o niezbyt chlubnej przeszłości. Jakoś trudno to pogodzić. To miał być mój ostatni skok. Przysięgam panu. Przysięgnę na jej głowę, na co pan tylko zechce. Niech pan przysięgnie na tę Biblię. A przepraszam. Przepraszam, Benako, żartowałem tylko. Jaka? A, w porządku, dziękuję bardzo. Był tylko chwilowy przypływ złego humoru, minął bez śladu. Nie ma to mi skrupułów. Tak, tak. Dziękuję. Co skończy? 2 miesiące po pańskim procesie Katarzynę aresztowano za wystawienie czeku bez pokrycia. Wyrok z zawieszeniem. Robi to po raz drugi, tym razem rok bez zawieszenia. Do tego dochodzi jeszcze obraza sądu i inne komplikacje. Możliwe, że jeszcze tam siedzi. To straszne. Jest pan pewny, że to jest ta sama Katarzyna? To Nowaka? Absolutnie. Odwiedzam również kobiety. Rozmawialiśmy o panu. Tak? I co panu powiedziała o mnie? Wróciła mi kilka brakujących szczegółów. Szczegółów? Na temat waszego skoku. A przecież ona o niczym nie wiedziała. Nawet prawowite żony zaglądają czasem do kieszeni swych mężów. Lamast. Pan się przede mną ukrywa. Mogę postawić kropkę nad i, ale to panu zaboli. A mogę milczeć. Niech pan mówi. Ten skok przygotowywaliście we dwóch. Dwóch znało pewne szczegóły, podam panu jeden bardzo konkretny. W drodze powrotnej z banku samochód za każdym razem zmieniał trasę. Było 6 takich rozkładów, przestudiowaliście wszystkie 6. Zgadza się? Tak. Usiłowaliście zrobić skok już miesiąc wcześniej, ale się nie udał, ponieważ trasa okazała się zbyt niebezpieczna. Zgadza się? Tak. Tych szczegółów nie podała żadna gazeta. Na procesie też nikt o nich nie wspomniał. Pan nie mówił o nich z Katarzyną, ale to właśnie ona mi je wyjawiła. W ogóle mam wrażenie, że ta śliczna Katarzyna dużo wie. Jak pan sądzi, kto mógł ją o tym poinformować? Doria. Doria. Ale przecież oni się prawie nie znali. Powiedziałem jej, że to mój kumpel z wojska i widywali się tylko w mojej obecności. Hotel Missouri, ulica o tej samej nazwie, numer 14. Niech pan spyta kiedyś właściciela hotelu, czy przypomina sobie pana i panią Doria. Katarzyna i tamten draj. Uprzedzałem Venaco, ponieważ wiedziałem, że to pana zaboli. Strażnik! Niech się pan nie martwi, Venaco. Wrócimy jeszcze do tych spraw. Niech się pan nie martwi.
Czy do mnie tak długo kazać na siebie czekać na mast? Co się stało? Skąd u pana ten żartobliwy nastrój? Ja już mam taki charakter. Dopóki się nie zdecyduję, to mam różne humory, ale potem... Decydował się pan? To zależy. Muszę też poznać pańskie karty. Z pewnością będzie pan zachwycony. Oto, co panu proponuję. Nie, Lamastr. Nie. Dzisiaj stawiam pytania. Proszę bardzo. Tym człowiekiem w berecie nocy był pan. Tak. Tak. I spotkał mnie pan przed domem około... 2:45 nad ranem. A o 2:30 był pan przed domem Dorian. Tak. Tak. Oba te domy dzieli od siebie około 2 kilometrów. Ale to, jak pan powiedział, drobnostka. Mogłem zamordować Doriana, a w kwadrans później znaleźć się przed swoim domem. Dokładnie. Zresztą tak to było. A jednak liczy pan, że do mego uwolnienia wystarczy tylko to zeznanie. Oczywiście nie. Mam za to jeszcze inne argumenty. Pan, Venaco, na czym pan chciał oprzeć swoją obronę? Pisano o tym w gazetach. Przebycie w ciągu kwadransa odległości z mego domu do domu Doriana to dziecinna zabawa. Tylko że ja o 2:25 dzwoniłem do działu nieobecnych abonentów z prośbą o ponowne podłączenie mnie do linii telefonicznej. Między 2:25 a 2:45 mamy dokładnie 20 minut czasu. Przejść tę drogę tam i z powrotem. I jeszcze zdążyć załatwić Doriana. W ciągu 20 minut to już jest raczej niemożliwe. Tak więc miałem dwóch świadków. Urząd telefoniczny z jednej strony i człowieka w berecie z drugiej. Ciebie! To wszystko jest dobre. Ale nie dla nas. I pan dobrze on wie. Nie, Lamastr. Kazałem panu odkryć karty. Urząd telefoniczny odnotował godzinę, o której zlecono włączenie godzinę, linii. Której ja kazałem włączyć. Nie, to nie pan dzwonił do nich. Katarzyna. Ona to panu powiedziała? Nieważne. Urzędniczka odnotowała godzinę, ale nie odnotowała, czy był to głos męski, czy kobiecy. Dalej. A więc ktoś prosił o włączenie linii. Gdyby na procesie powołano urzędniczkę na świadka, nie byłaby w stanie stwierdzić, czy to był na pewno pański głos. No i co z tego? A myślę, że to był głos kobiecy. Powiedzmy. Głos Katarzyny. Przecież mogłem poprosić ją, żeby przysięgła, że tę noc spędziliśmy razem. Zgodziłaby się. Daję na głowę. Przysięgłaby, że tę noc spędziliśmy razem. Ale nie prosił jej pan o to. I dobrze pan zrobił, ponieważ i tak nikt nie dałby się na to nabrać. Aby się z tego wygrzebać, potrzebny panu mocniejszy argument. Pańskie alibi z urzędem telefonicznym nie ma mocnych podstaw. Nieźle rozumujesz, jak na piekarczyka. Nie najgorzej. Ma pan rację. Nie mogłem ryzykować. Po pierwsze istniała możliwość obalenia alibi stworzonego przez Katarzynę, a po drugie... Możliwość oskarżenia Katarzyny o złożenie fałszywych zeznań, z której strony by nie podejść do tej sprawy, nie miał pan szans. Dokładnie to samo powiedział mi mój obrońca. Dlatego nie ruszyliśmy tej sprawy. Co nie przeszkadza, że gdyby pan zeznał, że o 2:45 widział mnie pan wychodzącego z domu, byłbym czysty. I dlatego teraz musi mi pan do cholery ciężkiej powiedzieć. Dlaczego nie puścił pan pańskie py? Pan nie wychodził z domu, panie Venaco? Pan wracał! A to drobnica. Niech pan nie zapomina, że o 2:30 nad ranem znajdowałem się koło domu tego nieszczęsnego Doriana. Dokładnie w chwili, gdy ktoś... Weźmie wychodzącego. No! Nareszcie jesteśmy w domu. Było tak. Spostrzegam pana, idę za panem, no może nie dosłownie, ponieważ pan biegł, pomimo ciężkiej paczki, jaką pan taszczył pod pachą. Nie odważyłem się wziąć słuchaj. A to się panu bardzo chwali. W kryminałach taksówkarze zawsze gubią morderców. Ja nie zamordowałem Doriana. Do tego jeszcze wrócimy. A więc biegnie pan. A nie mogłem biec za panem, ponieważ zostałbym natychmiast zauważony. Obok jest moja piekarnia. Ty. Miałem wolny dzień. Niech mi pan pozwoli mówić, panie Venaco. Tuż obok jest moja piekarnia, gdzie stał mój motorower. Wsiadłem na motorower i zjawiłem się koło pańskiego domu jakieś 2-3 minuty przed panem. Znałeś mój adres? Razem z motorowerem wziąłem z piekarni mój beret stary utytłany w mący. Niech pan sobie teraz przypomni. Tej nocy padał deszcz. Przyjmujący zimny kapuśniaczek. Nie znoszę takiego deszczu. Nie. To 100 diabłów.
Nie, to jest niemożliwe. Przecież nie mogłeś się domyśleć, co się stało. Nie, 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 ja nie domyślałem się niczego. Więc dlaczego mnie śledziłeś? Ale przecież nie pana, wynako nie pana, a paczkę, którą pan taszył pod pachą. Co ty wiedziałeś, co jest w tej paczce? A tak, tak, wiedziałem. Wiedziałem, kto zorganizował ten napad rabunkowy o szansę mego życia. Pomyśleć, tylko zwykły przypadek i wyobraźnia zaczęła działać. Dobra, dobra, dobra. Do rzeczy. Tej nocy, kiedy dokonaliście napadu, szedłem sobie spokojnie do pracy. Jak już panu mówiłem, moja piekarnia mieści niedaleko domu Doriana. W pewnej chwili zaczął padać ulewny deszcz. Schroniłem się więc w bramie najbliższego domu. No, dziwnym trafem był to dom Doriana. A to tak? Tak. Pomyślałem sobie, to długo nie potrwa. Mam jeszcze chwilę czasu, na pewno zaraz przejdzie. W pewnej chwili otwiera się brama, przed nosem przyjeżdża mi samochód. Ja sam nie wiem, co mnie podkusiło, żeby schronić się we wnęce. Samochód ochlapuje mnie od stóp do głów. Chcę pana wymyślać. Odwracam się w stronę garażu, to chyba pan wysiadł pierwszy, Venaco, co? No, w każdym bądź razie to pan zapalił światło w garażu. Kiedy zapaliło się światło, obaj staliście przy samochodzie. Dorian trzymał w ręku jakiś worek. Zamieniliście ze sobą kilka słów, ale ich nie dosłyszałem z powodu szumu deszczu. Ten deszcz wprost bębnił o blaszany dach garażu. Przepraszam. A musi pan przyznać, że tak właśnie było. Bardzo możliwe. Nie. Ja zupełnie nie pamiętam tego deszczu. A to naturalne, ponieważ dla pana najważniejszy był worek, a dla mnie właśnie ten cholerny deszcz. Dobra. Daj. Kiedy się trochę uspokoiło, uścisnął pan rękę Dorianowi i skierował się do wyjścia. Jeszcze bardziej przywarłem do muru. Wtedy jeszcze niczego nie podejrzewałem. Przeszedł pan w odległości 2 metrów i nie zauważył mnie. Przecież gdyby pan je wtedy spostrzegł, Boże. Myślę, że byłoby lepiej zarówno dla mnie, jak i dla Doriana. Dalibyśmy od razu nogę zamiast czekać, aż się gliny trochę uspokoją. Dorian nie miałby czasu na obmyślenie sposobów wykiwania u twojego szefa. Najprawdopodobniej zwolniłoby się jedno miejsce. Najprawdopodobniej. To, co pan powiedział przed chwilą, ma dla mnie kapitalne znaczenie. Uwalnia mnie od wszelkich skrupułów. I właśnie dlatego ja naprawdę nie mogę opuścić ceny, Venaco. Zresztą pracuje pan tu, zarabia pan. Myślę, że zgarnie pan sobie nie z kapitalik. Nie widzę, stąd pan bosy nagi. Wydawało mi się, że skończyliśmy z tym tonem. Pan przecież pierwszy zaczął żartować. Wolne miejsce u twojego szefa. No żart raczej w złym guście, a przynajmniej ja tak uważam. Przegapiłem cię, ty. Dobra, pan dalej. A ja? Pana nie przegapiłem. Z miejsca pana poznałem. Coś. Boks. Zaliczałem się do pańskich wielbicieli. Parę razy widziałem, jak pan walczył. Ja w dniach takich meczów nie mogłem usiedzieć na miejscu. Szef wiedział o tym. To był swój chłop. Bilety dostawał od jednego z klientów. Omar Meshui. Tak? Meshui. Waga półciężka. Rozłożyłem go na dechach w 58. W 57 KO w 7 rundzie Mistrzostwa Francji. Byłeś tam? Sprzedawał mi bilety, a ja w przerwie między jednym wypiekiem, a drugim wpadałem na salę. Już w 3 rundzie stawiałem na pana. Pan był moim faworytem. Poznałeś. Dobra. Dalej. Istotnie cofnęliśmy się trochę w czasie. Wspomnienia. Widzi pan, Venaco, kiedy mnie pan tak tyka, to mi sprawia przyjemność. To mi ślebia. Ja nigdy nie odważyłbym się tak w stosunku do pana. Taki czempion. Gdy pan miał trochę więcej oleju w głowie. Przepraszam. Przepraszam, wyraziłem się niezręcznie. Będziesz musiał wyjechać daleko. Bardzo daleko, zanim znajdę się na wolności. Może pan na mnie liczyć bardzo daleko i bardzo szybko. A więc poznałem pana.
Z waszej rozmowy nie udało mi się nic usłyszeć, tylko tyle, że kiedy pan już był w podwórzu, odwrócił się i krzyknął do Doriana, nie zapomnij spalić skarpetki, a on panu na to, że niepotrzebnie się pan wydziera. Było tak? Dalej. Następnego dnia biorę gazety do ręki i jak obuchem w głowę, skok w papierny lisak. Czarny samochód, dwóch zamaskowanych facetów, na twarzach maski z damskich pończuch. Zrozumiałem, że te skarpetki były niczym innym, tylko damskimi pończochami. Czarny samochód widziałem. W artykule była wzmianka, że przy rotowaniu zaprowadziliście o skuter. Przypomniałem sobie wgniecenie w tylnej części auta. No i worek w ręku Doriana. Rysopis obu facetów się zgadzał. Ten wyższy jednym ciosem powalił konwojenta. Ten wyższy to pan Venaco. Doznałem olśnienia. Apety, cen, kłopoty znikły. Żyłem odtąd tylko jedną myślą. Gdzieś w worku znajdowało się 500 000. Ja musiałem coś wykombinować, musiałem mieć te pieniądze, bo da ich część. Zadzwoniłem nawet z budki telefonicznej do firmy Lisaka, by się dowiedzieć, jaka nagroda czeka tego, kto przyczyni się do odzyskania pieniędzy. Dureń! No niech pan postawi w moim położeniu. 900 franków miesięcznie zarywając noce, a tu? Łatwy zarobek, a przy tym nietknięta uczciwość. No ile ci dawali ty? Kiedy kazali mi długo czekać przy telefonie, a później przyszedł jakiś inny facet, wtedy zrozumiałem, że mieli mi zamiar dać od 5 do 10 lat. Ech, ty. Odwiesiłem słuchawkę i to... Panie Lamas! Panie Lamas, w porządku? Tak. A tak, tak. Zostało panu już niewiele czasu, ja mogę na to przymknąć oczy, ale za 5 minut wraca mój kolega. Gdyby pana tutaj zastał... Rozumiem pana. Rozumiem. Służbista. Tak. Dziękuję panu bardzo, zaraz skończymy. Wziąłem zamienie lekarskie, aby mieć całkowitą swobodę działania. Najważniejsza rzecz to obserwacja domu Doriana i wykrycie, gdzie przechowuje worek. Ja wiedziałem, że nie będzie go przez całe życie ukrywał u siebie. Śledziłem Doriana i aż się dziwię, że tego nie zauważył. I w ten sposób odkryłeś, że oni i Katarzyna. W hotelu Missouri. On przychodził pierwszy, ona zjawiała się nieco później, ale wychodzili razem prawdziwi zakochani. Pewnego wieczoru przyszedł pan do Doriana, ale wyszedł od niego bez worka. Poszedłem za panem. I w pewnej chwili zobaczyłem, że spotyka się pan z Katarzyną, dziewczyną tamtego. Ten to nie za bardzo przypadł mi do gustu. Bawiło mnie więc, że podrywa mu pan dziewczynę. A nie wiedziałem, że rzecz się miała akurat odwrotnie. Ciesz się, mały. Mały, ciesz się, ale proś Boga. Wal dalej. W końcu... Usadowiłem się w podwórku Doriana koło garażu. Pewnego wieczoru pokłócił się pan z Dorianem o podział łupów. Ten ewentualny podział bardzo mnie martwił, a chciałem mieć dla siebie cały worek, a tu groziła mi bezpowrotnie utrata 50%. No, starałbym się odzyskać przynajmniej część Doriana. Nie widziałem jeszcze w jaki sposób. Dla pana miałem trochę więcej sympatii, panie Venaco. Sympatii, ty. Ten boks. Jednym słowem, kłótnia z Dorianem. Wpadł pan we wściekłość, ale on uderzył pierwszy. Jeszcze jedna okoliczność łagodząca dla pana. Działanie w obronie własnej. Śledziłem całą walkę. No, pierwszą rundę wygrał Dorian, ale to, co się działo potem... Opuściłem podwórze i czekałem na pana przed domem. Po chwili zjawił się pan z workiem. Pan już worek. Ale przecież to odrobinie szczęścia. Właścicielem worka mogłem być ja. Wiedziałem, że pójdzie pan do domu po samochód po to, aby ukryć moje pieniądze gdzieś w bezpiecznym miejscu za miastem. Czekałeś na mnie przed domem, aby się upewnić. To proste. Poszedł pan do domu, za chwilę zszedł z workiem, wsiadł do samochodu i w drogę. No nie było powodu jechać za panem, nie było zresztą i potrzeby. Wystarczyło czekać. Bym nie wrócił. Gdybym zwiał na dobre. Pan? Pan opuściłby Katarzynę, taki sentymentalny człowiek. Nie zamordowałem Doriana. Eksperci orzekli, że śmierć nastąpiła na skutek uderzenia tępym narzędziem. Przecież ludzka pięść to nie jest narzędzie. Starano mi się nawet wmówić jakiś przedmiot, który potem gdzieś zaginął. Ponieważ na innych nie odnaleziono odcisków moich palców. To ładnie z mojej strony, że pomyślałem o rękawiczkach, prawda? Co takiego? Znalazłem na podwórzu posążek Napoleona. Mały posążek w brązu.
Jak najbardziej tępe narzędzie. I ty go... Napoleonem? Tak. Piękna śmierć. Nie, to... To nie do wiary. Czy ja mogłem go zabić? No, miałem jakieś powody. Nie zrobiłem tego, ale mogłem. To jeszcze można jakoś zrozumieć. No, miałem do tego w jakimś sensie prawo. Ale pan, jaki pan miał powód? Taki sam jak pan odpadał podział. Ważne było zabójstwo, a sprawa pieniędzy przesuwała się na dalszy plan. Najlepszy dowód, że nikt pana nie pytał, gdzie ukrył pan pieniądze. Dla policji jasne było, że ukrył je Dorian. I zapłacił za to życiem, że nie chciał panu wskazać kryjówki. Zabiliśmy go. Ja wiem, że go nie zabiłem. Nie pan, ale najważniejszego dokonał pan. Posążek użyty był tylko dla całkowitej pewności. Zresztą nie w tym rzecz. Sądzono pana za to, że podczas bójki pański przeciwnik poniósł śmierć. 20 lat to prawie minimum, niech więc pan nie narzeka. Tym bardziej, że niedługo pan stąd wyjdzie. Wyjść stąd. Wyjść stąd i dostać cię w swoje ręce. Kiedy Dorian był już martwy, zadzwoniłem po policję. To tak twoja robota. Moja. Jednako od początku do końca. Co im powiedziałeś? Tylko dwa adresy. Ofiary i pański. Żeby z samego rana, kiedy pan już zabezpieczy moje pieniądze, zaopiekowali się panem. Udało się. Nareszcie mogłem spać spokojnie. Nie tylko za panem zatrzasnęła się brama więzienna. Miałem wrażenie, jakby policja zatrzasnęła drzwi kasy pancernej. Mojej kasy. Szkopuł w tym, że ja posiadam do niej klucz, ale pan zna szyfr. Pan mi daje szyfr, a ja panu klucz. Klucz do wolności. Nigdy, ty gnoju, ty. Nigdy. Nigdy, nigdy, powiedzmy w przyszłym tygodniu. Tydzień wcześniej, tydzień później, skoro panu więzienie służy. Tym niemniej podam panu moje warunki. Kiedy już będę miał pieniądze i poczucie bezpieczeństwa, wysyłam list do generalnego prokuratora. Ma pan na to moje słowo? Co piszesz w tym liście? Będę wynako. No, ten świadek w berecie to za mało. Z odległości 10 czy 15 tysięcy kilometrów od Paryża będę mógł pozwolić sobie na akt szczerości. Całą winę wezmę na siebie. I żeby całkowicie pana oczyścić, wskażę miejsce, gdzie ukryłem morderczego Napoleona z odciskami moich palców. I kępką włosów biednego Doriana. Mój Boże. W ten sposób. A oto, niech pan spojrzy, zdjęcie posążka. Nie ma wątpliwości, to Napoleon. W prefekturze dysponują niezłym laboratorium. Mając taki dowód, zwolnią pana bez dyskusji. Widzę nawet możliwość odszkodowania dla pana. Będą mi dowód. To idiotyczne. Już niewiele brakowało, a zacząłbym panu dziękować. Powoli, panie Lenako, powoli, nie tak szybko. Owszem, będą mieć dowód, ale worek. Ty łajdaku, ty łajdaku, ty. Ten, mój drogi panie Lenako, wszystko już jasne. Poznał pan moje karty. Może pan się zgodzić lub nie. Niech się pan zastanowi. W tej chwili za murami więzienia wiosna. Na drzwiach pierwsze liście. Kwitną żonkile. Piękne dziewczęta paradują w nowych sukienkach. Tak, tak. No. To się tylko tak ładnie mówi. Dobiegamy do mety. Koniec bliski. Nie wie Wenezuela. A nie mniej to wykonuje całą robotę. Katarzyna, słuchasz mnie? Katarzyna! Słucham. Chcesz jeszcze? Co? Mhm. No. Dzisiaj. Co?
Dzisiaj była wielka gra. Kompletnie go skołowałem. W pewnej chwili ogarnęło mnie przerażenie, bo sam zacząłem się w tym wszystkim gubić. A co dopiero mówić o nim, co? No, straciliśmy strasznie dużo czasu na ułożenie tej bajeczki. Wystarczyło się tylko tego wszystkiego trzymać. Chciałbym ciebie widzieć na moim miejscu. Ta historyjka z tym posążkiem Napoleona, w czasie prób z tobą, mogła być prawdopodobna. A przecież nie byłem pewien, czy Nakow to uwierzy. Jedyną prawdziwą rzeczą, jaką ode mnie usłyszał, to to, że byłaś kochanką Doriana. Sprawiłeś mu tym przyjemność, no, pewnie, co? Przyjemność, dobry sobie. Myślisz, że te 500 tysięcy też go zachwyciły, co? Mówiłaś coś o makaronie. A nie, jesz, jesz, już nie, co? Już nie. Przyjemność? A kto mi udzielił tych wszystkich informacji? A, przepraszam cię, o tym świadku w berecie nie ja ci powiedziałam, tylko pisali o tym w gazetach. Tak. Ale ty zrobiłeś z niego pieprza. Tak. To był doskonały pomysł. No, we wszystko uwierzył. Gotów poprosić mnie o przepis na bułki maślane. Biedna Toni musi być kompletnie załamany. Już kiedy pomyślę? O czym? O całym tudzie, jaki zadaje sobie dla zdobycia tych 500 tysięcy. Żyłem tam spokojnie, byłem zadowolony z siebie, w miarę szczęśliwy. Wieczny student prawa, tak. A tu nagle rozpoczął się ten proces w Enaku. No co mnie podkusiło, żeby pójść akurat na drugi dzień rozprawy, a nie na pierwszy, czy jakiś tam inny. Żałujesz, tak? Nie. A spodziewałem się ujrzeć wampa, kochankę Bandziora, i nagle ujrzałem ciebie. Biały kołnierzyk, pantofelki na płaskim obcasie, wzrok spuszczony. Nie. Gdybym się zjawiła dekoltowana, to... Nie robię ci z tego zarzutu. Ale kiedy pomyślę, że miałaś oddać w Enaku dużą przysługę, twoje pojawienie się w sądzie nasuwało myśl o deprawowaniu nieletnich. Moim zdaniem tu należy szukać głównego powodu wlepienia mu tych 20 lat. Tak. Czy są w domu jakieś owoce? Kupiłam pomarańcze. Żygam tymi pomarańczami. No, zawsze lubiłeś pomarańcze. Wszystko się... Oj, dziwne jest to życie. Spotykamy się w sądzie, zaczynamy rozmawiać, odprowadzam cię do domu. Ty mi wszystko opowiadasz, zakochujemy się w sobie. Zaczynamy budować zamki na lodzie. Głupio byłoby zmarnować tyle pieniędzy. Pamiętasz, że nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać? Jak zbliżyć się do Antoniego? A ty wpadłeś na pomysł zapisania się do Towarzystwa Opieki nad Więźniami, tak? To był mój pomysł? Twój. A ja myślałem, że... Nie, na pewno twój. Nie był to najszybszy sposób, ale za to skuteczny. No i już dobiegamy do mety, widzisz? To, że ten bied w Enaku. Daj spokój, Piotr, on jest taki głupi. Odpukaj, odpukaj, dopóki nie wyjawi nam kryjówki. Wyjawi? Tak? Wyjawi. No, ty go znasz lepiej ode mnie. No. Czasami potrafisz być wulgarny. No przepraszam. Przepraszam, ale drażni mnie fakt, że swoją fortunę mam zawdzięczać głupocie twojego pierwszego kochanka i łóżkom wynurzeniom drugiego. Mylisz się, Doriana poznałem przed Antonim. Ale nie myśl o tym wszystkim. Jeszcze tylko tydzień przecież, patrz. Patrz, wszystkie rozkłady lotów tutaj są. Dobrze, dobrze. Rozkład lotów w porządku, paszporty w porządku. Załatwiłem sprawę wywozu pieniędzy. Tak. Zajęłaś się mieszkaniem i samochodem? Samochód już sprzedany, kupiec odbierze go tuż przed naszym wyjazdem, wiesz? Żadnych czeków, gotówka. Nie, oczywiście, na mieszkanie mam 3 chętnych. Temu, kto da więcej. Jasne. Tak. Jeszcze tydzień! Jeszcze tydzień! Masz wizytę w Enaku. Wizyta już? Ja się jeszcze nie zdecydowałem. No, nikt cię nie zmusza. Ja być cały tydzień do namysłu. To w sprawie rewizji mojego procesu. Z czego się śmiejesz? Będzie rewizja mojego procesu. Ty nie wpadnij, to wielka różnica. No idzie pan czy nie? No chodź. Niech się pan trochę ogarnie. Fajnie? Bardzo. Zawiadomiłaś matkę, że wyjeżdżamy?
Co to za paczka? A nic, stare ciuchy. Zostaw, zostaw. Dla kogo to? Same wniosy. Na cele dobroczynne. To dobrze. Dobrze, dobrze. Jutro będę bogaty. Założę się, że ta jego kryjówka znajduje się w okolicach Orleanu. Wywnioskowałem to z kilku drobnych szczegółów. Sam adres nie starczy, ja muszę mieć zrobiony plan jego własną ręką. Na wypadek, gdyby wynikły jakieś komplikacje. A skąd ci to przychodzi do głowy w ogóle? A może tego żałować? Albo przyjdzie mu do głowy myśl wypakowania mnie. A jak będę miał dokładny plan, powiem, że nie wiedziałam, o co chodzi, że chciałam mu oddać przysługę. Masz rację, o wszystkim myślisz. Oj, Katarzyno, Katarzyno, jutro rozmównica po raz ostatni. Wenako, poda mi przez kratkę w rulonik zwinięty plan. Cudowne uczucie. Jutro będziemy bogaci. Czy długo będę czekał jeszcze na Wenako? W ogóle on nie będzie czekać. Wenako zbiegł. Co? Uciekł. Dzisiaj w nocy. Wczoraj jakaś dziewczyna przyniosła mu paczkę w pańskim imieniu. Paczkę i... Paczkę, która zawierała rzeczy potrzebne do ucieczki. Była na niej pieczątka pańskiego towarzystwa dobroczynnego, dlatego nikt niczego nie podejrzewał. Ależ niemożliwe, niech pan powie, panie prawda. Chcę z panem mówić. Pan pozwoli ze mną, Lemastre. Myślę, ma mi pan wiele do powiedzenia. Skończyłem. Teraz wie pan już wszystko, panie komisarzu. Tak. Czy ta pańska opowiastka, Lemastre, należy do tego samego gatunku, co te, na które nabierał pan Antoniego Wenako? Nabierał. Nabierał to nie jest odpowiednie słowo. 18 miesięcy pracy, setki godzin prób. A przewidziałem wszystko, wszystko. Oprócz rzeczy nieprzewidzianej. Moje stanowisko nie pozwala na składanie panu gratulacji. Tym niemniej dużo pomysłowości. Jeszcze wczoraj, nie dalej jak wczoraj wieczorem, zanim się pożegnaliśmy. Pożegnała się z panem wczoraj wieczorem. Tak. I nie zaniepokoiło to pana? Oczywiście, że nie. To było zaplanowane, przewidziane. Mieliśmy się spotkać dopiero na lotnisku Orli. Ach, panie komisarzu, w tym jej scenariuszu wszystko grało. To był majstersztyk. Po południu sprzedałam mieszkanie za 120 tysięcy franków. Znalazłem się na ulicy tak, jak stoję. Zaraz po pożegnaniu miała odprowadzić samochód do kupca. Dodatkowo 8 tysięcy franków przeszło mi koło nosa. I na szkoda gadać. A panu nie wydawało się dziwne, że to ona inkasowała te wszystkie pieniądze? Panie komisarzu, ja miałem inkasować 500 000. Jeżeli w tej sytuacji któryś z nas mogło się obawiać drugiego, to raczej ona mnie. Żartowałem nawet. Nie boisz się, że mogę się ulotnić z tymi pieniędzmi? I cóż panu odpowiedziała? Spojrzała na mnie. Nie uwierzy pan, ale miała tak czyste i niewinne spojrzenie, że poczułem się zawstydzony. Ale wspomniał pan coś a propos wczorajszego wieczoru, że na krótko przed pożegnaniem... Nie, drobiazg tak. Nie szkodzi, ja słucham pilnie. Powtarzała mi ciągle, żebym nie zapomniał nastawić budzika. Ja mam bardzo sen. Mówi, byłoby idiotyczne, gdyby coś się miało nie udać, tylko dlatego, że mój Piotruś śpi jak dziecko. Tak, tak. Naiwne dziecko. Zmarnowałem 18 miesięcy na odwiedzanie kryminalistów. 18 miesięcy dobrowolnego więzienia. Tylko na pół etatu, Lemastre. Branki miał pan wolne, niedzielę miał pan dla siebie. A boks? Pełny wykaz mistrz z Francji z ostatnich 15 lat, znam go na pamięć. Ale dlaczego, wybrała akurat jego? Jestem przekonany, że nawet w ubraniu cywilnym wygląda jak galernik. Ciągle mi powtarzała, że on jest głupi, przepada za czołgiem, którego ma nie znosi. Wenako to głupiec. Może pan dalej nie szukać. Mój drogi, Katarzyna poznała pana w czasie procesu. Od Oriana, z którym na pewno planowała wykiwanie Wenako, zna wszystkie szczegóły dotyczące napadu. Nie z Dorianem, to był łajdak, mam o nim wyrobione zdanie. Spokojnie, niech pan schyli czoło przed niezawodną pamięcią Katarzyny. Przecież ona pamiętała nawet słowa Wenako sprzed 2 lat z górą. Kiedy się pomyśli, że idzie tu o młodą, śliczną dziewczynę, to wprost niesamowite. A muszę mu powiedzieć, że moja własna żona nie pamięta o moich urodzinach. Ale nie biegajmy od tematu. Co Katarzyna wie?
w chwili rozpoczęcia procesu. To, że jej kochanek numer dwa został zamordowany przez jej kochanka numer jeden i że zginęło 500 000. Nawias mówiąc, tylko jeden z dwóch powołanych ekspertów twierdził, że śmierć spowodowało uderzenie tępym narzędziem. Drugi natomiast uważał, że mogła nastąpić przy upadku wskutek uderzenia głową o metalowy przedmiot. Tak, przeczytałem to w aktach. No ale nam bardziej odpowiadało tępe narzędzie. Podsunął mi je sam Benako. Robił wrażenie, jakby mu na tym zależało. Mnie było wszystko jedno. Ten Napoleon zrobił na nim kolosalne wrażenie. Zaczął mi ufać. A miałem również przygotowaną wersję z upadkiem. Jeżeli pan chce, to ja mogę... Nie. Ja panu wierzę na słowo. Ale cofnijmy się do dnia, w którym zapadł wyrok. W tym czasie był pan już przez nią usilony. No, wciągnęła mnie do swej gry. Panie komisarzu, ja jestem w gruncie uczciwy. Narzędzie? Oto co z niej uczarniłam. Narzędzie? Przecież Katarzyna niejako za pańskim pośrednictwem nawiązała kontakt z Benako. Ale dlaczego nie działała sama bezpośrednio? Tu właśnie ujawnia się cała jej przebiegłość. No, ona nie była pewna, czy to Benako, czy Dorian ukrył łup. Doszła do wniosku, że Benako przyzna się do posiadania pieniędzy za cenę swego uwolnienia. Stąd konieczność wymyślenia tej fantastycznej bajeczki, w którą on święcie wierzy. Bajeczki o wspomnianej na procesie postaci, o człowieku w berecie. I to jest także pańska zasługa. W tym sęk. Ale przecież tego człowieka w berecie mógł sam wymyśleć dla własnej obrony. Czy naprawdę uważa pan, że przy jego inteligencji stać go było na taką pomysłowość? Nie, dokładnie o godzinie, którą podał. Jakiś człowiek w berecie podszedł do niego i poprosił go o ogień. Jestem całkowicie przekonany o tym, że Benako mówił prawdę. Ten człowiek nigdy się nie ujadł. A czy pan Namast zawsze zgłaszał się w sprawach wypadków samochodowych, których był pan świadkiem? No widzi pan. Ja nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy Katarzyna zyskała absolutną pewność, że to Benako osobiście zabezpieczył worek z pieniędzmi, pan, mój drogi, przestał się liczyć. Tak, rozumiem. Rozumiem, tylko że taką ucieczkę trzeba zorganizować dokładnie, stronnie, obmyśleć. Odtworzyłem dokładnie cały jej przebieg. 3 dni temu odwiedza go po raz pierwszy. Dla ustalenia pewnych szczegółów, tegoż wieczoru Benako zaczyna się skarżyć na bóle. Wczoraj po południu odwiedza go ponownie. Wręcza mu paczkę z pomarańczami. Tam wewnątrz jednej z jakoś znaczonej znajduje się puszeczka z pieprzem. Oście, to znaczy dziś rano Benako już nie krzyczy, a wyje z bólu. Rzekomy atak wyrostka robaczkowego. Wzywają karetkę pogotowia. W karetce sypie pieprzem w oczy strażnikom, obezwładnia ich, po czym ucieka z niej, aby natychmiast wskoczyć do samochodu Katarzyny. No to Bene, pańskiego samochodu. Chodzi teraz pytanie. W którym momencie Benako miał rozpocząć akcję? To całkiem proste. W momencie, kiedy karetka przystanie, a on usłyszy specjalny sygnał klaksonu. To dziwka. Dziwka. Nie dalej jak 2 tygodnie temu poprosiła mnie, żebym wmontował w samochodzie specjalny sygnał. Boże, co za kobieta. Jedyna w swoim rodzaju. Ale po co to wszystko, skoro miał mi ujawnić kryjówkę? No właśnie dlatego. Nie chciała do tego dopuścić. Mój drogi, Katarzyna Bacarto, chodząca ostrożność, wolała nie ryzykować. Wie pan należy do gatunku ludzi określanych mianem jelenia. Bardzo pana przepraszam, ale to właśnie brzmi. A co do Benako, to bardzo wątpię, czy dane mu będzie skorzystać z tych pieniędzy. Straciłem dziewczynę, mieszkanie, pieniądze, samochód. A, jest pan wolny. No tak, nie ma podstaw do aresztowania pana. Równie dobrze mogła to być historyjka wyssana z palca. A jeśli powiedział mi pan prawdę, to oszukanie oszusta jest tylko połowicznie niemoralne. Tak, ja powiedziałem prawdę, tylko prawdę i samą prawdę. Jedyny świadek pańskich poczynań zbiegł, jedyny świadek to żaden świadek. Nie liczy się, jak pan mówi. Tak. Panie Lamastre, czy miał pan naprawdę, miał pan zamiar wysłać do generalnego prokuratora list mający na celu uwolnienie morderstw za pomocą fałszywych zeznań? Nie. Ja byłem tego pewien. Zrabowanych pieniędzy także pan nie podjął. No widzi pan. Nie ma podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Ach, panie komisarzu. Panie komisarzu, pan nie wie, co to dla mnie znaczy. Nie rozumiem. Pana na wolności jest mi bardzo na rękę. Ja? Nie rozumiem. W polowaniu. Nie ulega wątpliwości, że nasza Katarzynka zechce ulotnić sama.
ma. W tej chwili worek z pieniędzmi znajduje się już zapewne w bagażniku pańskiego samochodu, który zmierza w bliżej nieokreślonym kierunku. I może mi pan wierzyć, że przy najbliższej nadarzającej się okazji, gdy Venako wysiądzie, aby kupić papierosy albo zerwać polny kwiatek, Katarzyna doda gazu i witaj swobodo, ręczę za to. Co dalej? No, to wyzwoli w Venako dziką bestię. Zapragnie się zemścić. Nie domyśla się pan Naki? Na mnie? Ale dlaczego na mnie? Przecież ona nas obu wystawiła do wiatru. Venako prawdopodobnie zechce wrócić do Paryża. Pan nie opuści miasta, pan przecież nie ma grosza przy duszy. A on pana odnajdzie. Tacy ludzie mają węch. Zatroszyłem się już o to, aby w najbliższych wydaniach wszystkich gazet na pierwszej stronie znalazło się pańskie zdjęcie z podpisem. Podejrzany numer jeden wypuszczony na wolność. Będzie wielkie safari La Mastre. Nic z tego ja nie zgadzam się. Nie zgadzam się, ja odmawiam. Ja stąd nie ruszę. Nie ruszę się. Jestem tu i nie ruszę się stąd. To niemożliwe. Ale panie komisarzu, jak on mnie dopadnie, to koniec ze mną. No dobrze, dobrze kłamałem, to co zrobiłem jest obrzydliwe, słusznie należy mi się więzienie. Nie, przykro mi, ale nie mam przeciwko panu żadnych dowodów. Kiedy ja się przyznaję. Do czego pan się przyznaje? To ja zorganizowałem ucieczkę. Przecież gdyby tak było, nie przyszedłby pan ponownie do więzienia. Obiecałem przynieść strażnikowi Biblię i dlatego przyszedłem. Pańska metoda oskarżania się jest śmieszna. To się jeszcze? Proszę. Pragnę złożyć zeznanie. Źle pan robi, La Mastre. Ale skoro pan chce, proszę bardzo, proszę niech pan pisze. Oskarżam siebie. Powtarzam, oskarżam siebie, ja, Piotr La Mastre, że z całą premedytacją zorganizowałem ucieczkę Antoniego Venako. Pan kłamie, La Mastre, pan wie o tym. Nie, nie. Za pośrednictwem wspólniczki dostarczyłem więźniowi paczkę, w której znajdowały się niezbędne środki potrzebne do ucieczki. A co było w tej paczce konkretnie? A powiem w sądzie. Mhm. A teraz poproszę o adwokata, mając dobrego adwokata, nie prędko stąd wyjdę. Halo, proszę. To pana może zainteresować, La Mastre. Czy pan podtrzymuje swoje zeznania? Tak, oczywiście. Dobrze, proszę. Mamy go. Downing, jakiś kierowca. Venako wracał do Paryża autotem. Wypchnęła go z jadącego samochodu, gdy zasnął. Tyle na razie. Dziękuję, czekam na dalsze meldunki. Na mnie zaczekała, aby sam wysiadł. Brawo! To się nazywa dobra robota. A to dziewczyna. Ja co wam wszystko to nie. Teraz już za późno, La Mastre. Teraz pan się modli, La Mastre, żeby nie zeszcie w tym samym więzieniu, co Venako. Ja skłamałem, panie komisarzu. Panie komisarzu, skłamałem. Puśćmy wszystko w niepamięć. Panie komisarzu, on zrobi ze mnie mokrą plamę, jeżeli znajdziemy się w tym samym więzieniu. Panie komisarzu, błagam pana. That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Cat that won't come out when there's danger all about. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Well, we can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.